Zastanawialiście się pewnie czemu siedziałam na tej piłeczce. Otóż, kiedy siedzicie na piłce, to wasze plecy będą ciągle proste. Stawy skokowe nie będą mi się uginać do dołu, a mam duży problem ze stawami skokowymi, o czym wam powiem w dzisiejszym vlogu. No i patrzcie, to jest taka wygodna pozycja do montowania. A jak wiecie, bardzo dużo montuję, bardzo dużo siedzę przy montowaniu. Więc wypada dbać o te plecy, skoro jestem tym profesjonalnym sportowcem, co nie? Dobra, zaraz idziemy na trening. Szykujemy się. Mam dzisiaj wam kilka fajnych rzeczy do opowiedzenia. Interesuje ciebie coś więcej niż piłka? Chcesz nauczyć się trików z piłką i być ponadprzeciętnym sportowcem? W takim razie ten wakacyjny wyjazd jest właśnie dla ciebie. Obóz Just Freestyle to obóz sportowy, na którym nauczysz się sztuki freestyle football w sposób efektywny. Jako doświadczony freestyler z 10-letnim stażem mam wyrobioną i właściwą wiedzę, jak rozpocząć swoją przygodę z trikami, tak byś progresował bardzo szybko i przede wszystkim by triki sprawiały ci ogromną radość. Oprócz codziennych treningów freestyle'u czekają was konsultacje trenerskie z Dariuszem Ilnickim, który jest profesjonalnym trenerem motorycznym. Z indywidualnym podejściem do każdego uczestnika obozu pomożemy usprawnić wasze ciało tak, by uniknąć kontuzji, być szybszym oraz silniejszym sportowcem. W tym roku odbędą się dwa turnusy. Pierwszy turnus w Biskupicach jest już zapełniony, więc zostały już miejsca tylko na drugi turnus, który odbędzie się w pięknym i malowniczym Zakopanem. Więc jak widzicie, miejsca są ograniczone. Termin obozu to 26 lipca do 3 sierpnia. Dla kogo jest taki obóz, zapytacie? Obóz jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 roku życia, dla osób zaawansowanych oraz osób, które nigdy nie miały do czynienia z trikami i chcą czegoś się nauczyć pod okiem doświadczonych osób. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z freestylem, to jest właściwe miejsce i właściwy czas. Dzięki mojemu 10-letniemu doświadczeniu nauczysz się trików o wiele szybciej, niż gdybyś się uczył ich sam w domu. Bez wątpienia po tym 9-dniowym wyjeździe wrócisz z nowymi umiejętnościami, którymi zadziwisz siebie oraz twoich znajomych. Jak się zapisać? Link do oferty obozu wstawiłem w komentarzu pod filmem. 26 lipca, Zakopane, zapraszam i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Kilka stopni i wiatr, czyli piękna majowa pogoda w Polsce. Miałem 3 dni przerwy od treningów i mimo to, że to tylko 3 dni, to miałem wrażenie, że ta przerwa trwała wieczność. A dlaczego ta przerwa? No 3 dni temu zaszczepiłem się. Jeden dzień trochę pogorączkowałem i dzisiaj doszedłem do siebie. Już czuję się bardzo dobrze, ręka mnie nie boli, więc teraz tylko czekać, aż urośnie mi trzecia noga, nie? Zobaczymy, jak tam na treningu dzisiaj będzie. Oj, trochę wieje. Alternative Soccer podczas tej stagnacji turniejowej zorganizował coś takiego jak Freestyle Football League, czyli Liga Freestyle Football składająca się z pierwszej i z drugiej ligi, więc to będzie coś ciekawego. Trochę porywalizujemy, tylko że w formacie online. Wraz z Leją jesteśmy w pierwszej lidze, w lidze Pro 1, jest też Liga Pro 2. Jest tam po 8 zawodników i będziemy rywalizować każdy z każdym co tydzień. Co niedzielę musimy opublikować naszą 50-sekundową akcję. No i zwycięzca dostaje 3 punkty, przegrany pojedynku ma 0 punktów. Przez kilka tygodni będziemy tak się pojedynkować. Kurde, wieje dzisiaj. I wyłonimy w taki oto sposób zwycięzcę Ligi Freestyle Football. Właśnie pierwszy pojedynek mam z Adrianem Januszem. Dzisiaj mają być wyniki, bo już daliśmy swoje akcje. Właśnie no już powinny być, bo jest 12 godzina i o godzinie 12 miały być wyniki. Więc jeszcze raz zobaczę na stronę Alternative Soccer. Ale dalej nie ma, więc trzymają w napięciu, moi drodzy. Zastanawiam się, czy uda mi się wygrać pierwszy pojedynek. Więc kurczę, fajna sprawa. Jeszcze czegoś takiego nie było. Takie pojedynki każdy z każdym, bo zawsze był taki format pucharowy, wiecie o co chodzi. Brakuje tej rywalizacji podczas pandemii. No a kurczę, nagrody są również nie byle jakie. Za pierwsze miejsce można wygrać 400 zł i piłkę, więc jest ten dodatkowy smaczek. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. No, mam w grupie Kondzia, mam Leję, Adriana Janusza, Grzegorza Rygulskiego, Samsona, Piotera, Janka Szymczaka, więc trochę porywalizujemy, chłopaki. Życzę wam powodzenia i świetna inicjatywa ze strony Rycha, że zorganizował coś takiego jak Ligę Freestyle Football. A teraz jestem na treningu.
Słuchajcie, mieliśmy zrobić recenzję Azunów. Potrzebujemy trochę czasu, żeby sprawdzić te Azuny, a wydłużył się czas, ponieważ Azuny dwójki znacznie się różnią od Azunów jedynek i właśnie je mam na nodze. Te śnieżno-białe buty. Jeśli mam powiedzieć wam, co ja myślę o tych butach, to Azuny jedynki to są najlepsze buty, w jakich grałem i naprawdę robią robotę, zwłaszcza to zahaczenie dzięki tym panelom antypoślizgowym, czyli tych słynnych plastrach miodu, robi tak niesamowitą robotę przy trójkach, przy zahaczeniach, przy Magellanach, no mega buty, cud miód. Ale Azuny dwójki, mam z nimi lekki problem, ponieważ jest bardzo ciężko je rozbić, no ale coś za coś, one są dużo bardziej wytrzymałe niż jedynki i mają podwójną siateczkę i one są, mają taką grubszą warstwę, więc ta grubsza warstwa jest cięższa do rozbicia. No i gram w nich już tak miesiąc, już mam taką taktykę, bo jeszcze te Azuny jedynki mi się nie zepsuły. Mam je tutaj w plecaku, nie? Moimi głównymi butami do grania są Azuny jedynki. No i popatrzcie, tak wyglądają po 2 miesiącach treningów. Czyli myślę, że tak jeszcze z miesiąc wytrzymają. Czyli łącznie 3 miesiące wytrzymują buty na wysokich obrotach. A ja trenujący codziennie na maksa. Dużo gram era i mój styl gry jest taki, że ja dużo szuram po ziemi, więc jeszcze bardziej ścieram te buty. To zazwyczaj na przykład Explory czy Pumy wytrzymywały mi miesiąc, góra dwa, ale tak ledwo co. No a Azuny zapowiadają mi się, te Azuny jedynki, że wytrzymają mi 3, może nawet 4 miesiące. Jeśli chodzi o dwójki, to teraz mam taktykę taką, rozgrzewam się w dwójkach, żeby je rozbić jakoś. Na początku są, no, są po prostu klocami, no ciężko jest czuć piłkę, a dobrze jest czuć piłkę na stopie podczas wykonywania jakiejkolwiek ewolucji. Więc rozbicie ich zajmuje mi troszkę więcej czasu. Żeby je rozbić, to chodzę w nich na co dzień na zakupy. No i tak jak mówiłem, kiedy się rozgrzewam, to biorę je na rozgrzewkę. Rozbijają się, w końcu powoli się rozbijają, ale to wymaga, kurczę, dużo czasu. I mogę podzielić się wam fajnym lifehackiem, jeśli chodzi o rozbicie butów. Zrobiłem to 2 razy i dużo lepsze są, dużo bardziej uginają się te buty, jak widzicie, już są takie elastyczne. Na początku są dosyć sztywne, bo nie są rozbite. Ja zrobiłem to w taki sposób, że dałem te buty po prostu do pralki na 3-godzinne pranie i potem, kiedy były już tak w 20% mokre, czyli jeszcze nie do końca suche, wiecie, o co chodzi, no po prostu jeszcze wilgotne buty, to w tych wilgotnych butach poszedłem na trening i no i ta warstwa trochę się rozbiła, ukształtowała się według moich stóp i zrobiłem to 2 razy i w tym momencie mi się wydaje, że w końcu po miesiącu Azuny dwójki mam rozbite i odczuwam różnicę, kiedy zakładam te, bo wiecie, mam drugą parę czarnych Azunów dwójek i kiedy zakładam te czarne Azuny, to czuję różnicę, jak te czarne są sztywne, a te białe są już takie odpowiednie do grania. Więc ten ogromny plus, jakim jest lepsza wytrzymałość Azunów dwójek, jest kosztem tego, że trudniej je rozbić. No ale jak będzie dalej, jak się sprawują te buty w praktyce, kiedy już są naprawdę odpowiednie do grania, to opowiem wam w recenzji, bo jeszcze muszę je sprawdzić. Dobra, przestało wiać w końcu, bo miałem obawy, że będzie wiać na tym treningu, a wiecie, jak to jest, kiedy wieje na treningu. W ostatnim czasie pogoda jest naprawdę frustrująca. Wciąż mamy zimę, mimo to, że jest maj, ale dobra, jest już okej. W miarę ok, więc zaraz lecę z treningiem. Jak pamiętacie, w poprzednim vlogu opowiadałem o moim problemie z piszczelem. W skrócie, bolała mnie piszczel przy wyskokach i lądowaniu. No i myślałem, że pozbyłem się tego problemu. No i nie do końca, po kilku treningach wrócił ten piszczel. Wróciła ta piszczeloza, ten ból w piszczelu. Dzięki ogromnej pomocy Dawida Koczura i Jacka Chlebowskiego, czyli fizjoterapeuty oraz freestylera, który jest trenerem personalnym, wspólnie doszliśmy do tego, że mam po prostu słabe łydy. A jak wiecie, we freestylu bardzo dużo skaczecie, lądujecie, wyskakujecie, zwłaszcza jak ja gram enteki. Enteki właśnie polegają na tym, że bardzo dużo skaczesz i musisz mieć jak najkrótszy kontakt stopy z podłożem, więc łydki są tutaj masakrowane, a ja nie skupiałem się za bardzo na tych łydkach i w ogóle stabilność stopy u mnie leżała. Jakie było rozwiązanie? Wspięcia na łydkach i myślę, że jeśli gracie era, to nawet jeśli was nie bolą piszczele, to jest świetna opcja dla waszego rozwoju we freestylu w erze, bo kiedy ja porobiłem sobie te ćwiczenia na łydkę, to momentalnie na następnym treningu czułem, że moje łydki są jak sprężyna, dużo szybciej, dynamiczniej skakałem. Teraz do swojej rutyny treningowej dołożyłem te ćwiczenia łydek. Jak chcecie, pokażę wam. Robicie wspięcia
na łydce. I robicie to takim tempem. Zniżacie się. Raz, dwa, trzy i do góry. Jeśli chcecie wprowadzić trochę bajerek stabilizacyjnych, żeby... Bo wiecie, musicie trzymać dobrą równowagę podczas grania free. Jeśli potraficie, róbcie to bez podtrzymywania. Czyli... Tyk. Raz, dwa, trzy. Na dół. Do góry. Dwa, trzy. Możecie też robić to obu nóż. Jeśli jest za ciężko. Czyli taka forma regresji. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Jeśli jest za łatwo, możecie wziąć jakiś ciężar, plecak na plecy, trzymać wody, zgrzewkę wody. No i w domu polecam albo przed treningiem, żeby wzmacniać te łydy. No kurczę, wasz skill podziękuje za to. Może inaczej, odpłaci się to w waszym skillu. Dobra, koniec tyle z zakresu fizjoterapii. Jeśli chodzi o te spięcia łydek, to wiecie co? Bardzo dużo wytłumaczył Marek Purczyński. Zobaczcie sobie ten filmik, zostawię wam w opisie. Ogólnie polecam śledzić tego gościa, jeśli macie jakieś problemy zdrowotne. Mega gość na poziomie, który wytłumaczy wam wszystko z zakresu mięśni. Nie doszedłem do klucz tego wszystkiego z tą łydką. No i mój problem z piszczelem, z bólem piszczeli zniknął diametralnie. Nie mam już problemu z piszczelem. Mam mega stabilność przy entekach. I słuchajcie, dwa razy miałem takie combo w przód, które zobaczycie jak podbije na dekadę. O stary, co jest kurwa? W sensie, stary, to jest tak kurwa mocne już. W sensie, masz to stary na palcach, zrobisz to kurwa niedługo. Ogólnie, stary, zajebiście. W sensie, serio, mam nadzieję, że jak najszybciej kurwa to podbijesz, nie? Jakby, serio, kurwa, trzymam kciuki. Ej, to już jest mocno, naprawdę. To już jest coś takiego, już naprawdę. Bardzo, no, dosyć zaawansowanego. Dzisiaj będę je próbować, jakie podbiję, to też nie zobaczycie w tym vlogu, zobaczycie na moim filmie z akcjami z dekady, no który oczywiście w tym roku. Rozgadałem się, za dużo idę trenować. Mówiłem wam w odcinku o doborze sprzętu, zobaczcie, jeśli nie widzieliście, tu. Opowiadałem wam o tym, jak dobrać sprzęt do freestyle futbolu, opowiadałem wam też o spodniach, długich spodniach do freestyle, bo wiecie, no potrzebne są takie spodnie, które nie krępują ruchów. Tyk, takie spodnie z elastanem, naprawdę fajne, rozciągliwe, firma Demix, pierwszy raz słyszałem o takiej firmie, Demix, więc kolejne polecanko ode mnie. Dobra, dobra. Nadszedł czas na wyniki mojego pojedynku z AJ-em, z Adrianem Januszem. I udało się, moi drodzy. 3 do 0. Więc pierwszy pojedynek wygrany. 3 punkty do przodu. No i to, dzięki Adrian za pojedynek. Był bardzo wyrównany. Ja tutaj zrobiłem Airshot ze skórą NT. Skóra Move Atat Crozactat. Widzicie teraz na ekranie. No a Adrian no, bardzo ładnie pocisnął z tym Eldo do komba. No i mega szybkie SD. Za tydzień bratobójczy pojedynek. Znowu bratobójczy pojedynek. Trochę wieje dzisiaj, wiecie.
Dobra, na dzisiaj koniec. Wiatr niemiłosiernie napierdziela, strasznie przeszkadza w treningu. Trening nie był świetny, nie był beznadziejny. Był w miarę okej. Spoko, trening, dobrze się czuję, jutro pogram sobie dalej. Jeśli chodzi o Azuny, to jeszcze raz wam powiem. Azuny jedynki, najlepsze. O, czas na przerwę. Najlepsze buty, w jakich grałem i dalej możecie je zdobyć w dużo niższej cenie. Jeśli chcecie zamówić te buty, no to piszcie do Maćka Lei. Macie tutaj kontakt instagramowy i kontakt facebookowy. Możecie do niego napisać i zamówić te buty dzięki Just Freestyle o wiele taniej, bez opłaty celnej z Norwegii. Tylko płacicie za przesyłkę na terenie Polski. Właśnie, a jeśli chodzi o pojedynek Maćka, no to niestety przegrał z Kondziem. No Kondzio zagrał naprawdę mocne rzeczy, dużo używał słabszej nogi, trójki na słabszą nogę. Mega mocny poziom. No i dobra, i patrzcie, no jak widzicie, wieje. Mam nadzieję, że w końcu ta pogoda w Polsce się poprawi, bo już naprawdę mam dosyć tego wiatru. Nie da się naprawdę przyjemnie treningów przeprowadzić, tylko no trzeba ciągle walczyć, walczysz ciągle z tym wiatrem, walczysz na tych treningach. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam was serdecznie na obóz Turnus z Zakopanem. 9 dni nauki freestylu ze mną i z trenerem motorycznym, ale głównie będziemy tutaj kształtować skille freestylowe, no i chillować, spędzać wakacje w gronie freestylowym. Turnus w Biskupicach, tak jak mówiłem, już jest zapełniony i został jeszcze turnus z Zakopanem, więc są jeszcze miejsca, możecie się zapisać. Nieważne jaki masz poziom, nieważne czy jesteś doświadczonym freestylerem, albo nawet jeśli nie miałeś kompletnie do czynienia z piłką, ja tam cię nauczę zrobić kapki nawet dookoła świata. Śmiało mogę rzec, że to jest najbardziej profesjonalny obóz w Polsce, jak nie na świecie. Więcej informacji napisałem w komentarzu pod filmem. I ja razem z tym wiatrem z wami się żegnam. Dzięki za waszą obecność. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się. Eldoszka!